Uzależnienia. Uzależnienie, nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Używka, substancja wywierająca określony wpływ na organizm, najczęściej na ośrodkowy układ nerwowy, lub produkt zawierający takie substancje, np. kawa, kakao, herbata, tytoń, betel, napoje alkoholowe, napoje energetyzujące, afrodyzjaki. Kawa uchodzi za najpopularniejszy napój na świecie i jest ceniona w głównej mierze za swój smak, aromat i właściwości pobudzające. Osoby, które codziennie piją kawę bardzo rzadko, zastanawiają się nad tym, ile kofeiny ma kawa. Tymczasem to właśnie ta substancja jest odpowiedzialna za właściwości pobudzające, które przypisywane są kawie. Co ciekawe, jedna filiżanka kawy ma zaledwie 85 mg kofeiny. O uzależnieniu od kofeiny można mówić dopiero wtedy, gdy dzienne spożycie tej substancji przekracza 600 mg, co w praktyce oznacza, że musielibyśmy wypijać ponad 7 filiżanek kawy dziennie. Przy czym warto pamiętać, że nie tylko kawa zawiera kofeinę, jej śladowe ilości można odnaleźć również w herbacie, coli, kakao, czekoladzie, a nawet w tabletkach przeciwbólowych. Dlatego też w celu uniknięcia uzależnienia od kofeiny nie zaleca się wypijać więcej niż 3 filiżanki kawy na dobę. Zasada ta nie dotyczy osób chorych na serce. Wśród charakterystycznych objawów uzależnienia od kofeiny można wymienić intensywne bóle głowy, które przypominają bóle migrenowe, zaburzenia snu, bezsenność lub nadmierną senność, zaburzenia nastroju, nadmierną drażliwość i nadpobudliwość, uczucie wzmożonego i bezzasadnego lęku, kołatanie serca związane z jego przyspieszonym rytmem, przewlekłe zmęczenie, które ustępuje po wypiciu filiżanki kawy. Nikotynizm jest bardzo silnym uzależnieniem. Jest to jednocześnie najpopularniejsze uzależnienie na świecie. Nikotynizm traktuje się jako nauk, a nie chorobę. Uzależnienie od nikotyny powinno być traktowane jako problem medyczny i leczone tak, jak każda inna choroba. Właśnie ono jest główną przyczyną uniemożliwiającą rzucenie palenia. Palenie tytoniu nie powoduje wprawdzie natychmiastowych i groźnych dla organizmu następstw, jest jednak przyczyną wielu poważnych chorób. Zdaniem niektórych, wypalenie jednego papierosa skraca życie o 5 minut. Z badań wynika, że co drugi nowotwór złośliwy u mężczyzn w wieku 35-65 lat jest ściśle związany z paleniem tytoniu. Inne badania wykazały, że osoby palące zapadają na nowotwór płuc 20 razy częściej niż niepalący, mają osłabiony system odpornościowy, częściej zapadają też na choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Osłabienie systemu odpornościowego jest wynikiem upośledzenia syntezy przeciwciał, bowiem nikotyna wpływa uszkadzająco na błony lizosomalne hamujące działanie układów enzymatycznych i syntezę białka. Dość powszechnie spotykane jest pogorszenie apetytu, smaku i węchu. Podczas spalania papierosa, do organizmu palacza dostaje się ponad 4000 substancji chemicznych, z czego każda działa toksycznie w mniejszym lub większym stopniu. Oto kilka przykładów: aceton, rozpuszczalnik organiczny, stosowany w farbach i lakierach metanol, alkohol powodujący ślepotę po spożyciu, składnik benzyny naftalen, stosowany jako środek owadobójczy tlenek węgla, czad, gaz powodujący zablokowanie układu krwionośnego i uduszenie, składnik spalin silnikowych toluidyna, rozpuszczalnik chemiczny, stosowany w procesach chemicznych amoniak, gaz drażniący i parzący, stosowany w chłodnictwie jako składnik nawozów arsen, pierwiastek należący do metali ciężkich, stosowany jako składnik trujących gazów bojowych i benzoakrydyna, środek stosowany do produkcji barwników fenol, kwas karbolowy, stosowany jako składnik żrących środków różnego rodzaju butan, gaz stosowany jako składnik paliw silnikowych DDT, silny środek owadobójczy alkoholizm, zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu, muszą wystąpić minimum 3 z następujących objawów: silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu, głód alkoholowy.
upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu, trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu. Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań. Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego. Powikłania spowodowane nadużywaniem alkoholu, marskość wątroby, zapalenie żołądka, niedożywienie i wyniszczenie, polineuropatia i miopatia, zaburzenia psychiczne, majaczenie, halucynoza, zespół Korsakowa, encefalopatia Wernickiego, ślekomania, uzależnienie od leków, forma toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny lub fizyczny, wynikający z interakcji leku i żywego organizmu, charakteryzujący się zmianami zachowania zawsze łącznie z przymusem stałego lub okresowego zażywania leku, w celu doznania oczekiwanego efektu psychicznego lub fizycznego lub w celu uniknięcia nieprzyjemnych bądź bolesnych doznań związanych z brakiem leku. Niebezpieczeństwo uzależniania się od leków polega m.in. na tym, że w miarę rozwoju uzależnienia, chory musi przyjmować coraz większe dawki leku, dla otrzymania pożądanego efektu. Nasila to niebezpieczeństwo przedawkowania leków i wystąpienia ich działań niepożądanych, aż do zatrucia i śmierci. Narkomania. To powszechnie znane uzależnienie od narkotyków, czyli substancji, które mają wpływ na czynności mózgu. Narkomania charakteryzuje się tak zwanym głodem narkotycznym, czyli fizycznym cierpieniem spowodowanym odstawieniem substancji, który prowadzi do zdobycia narkotyku za wszelką cenę. Wśród naukowców utarło się przekonanie, iż uzależnienie od narkotyków można podzielić na kilka faz. Faza inicjacji to pierwszy etap, dotyczący osób, które minimum raz sięgnęły po narkotyki, etap eksperymentalny to faza, w której osoba próbuje różnych rodzajów substancji psychoaktywnych. Może to być ostatni etap przygody z narkotykami, dla osób, które po spróbowaniu dochodzą do wniosku, że nie chcą kontynuować odurzania, zaspokoiły ciekawość i nie znajdują w stanie odurzenia żadnej satysfakcji. Etap zażywania, to faza odurzania się, w wyniku czego dochodzi dość często do szkód w kwestii zdrowotnej, zawodowej, materialnej i społecznej. Na tym etapie rośnie poziom tolerancji na substancje psychoaktywne, z czym wiąże się zwiększanie dawek narkotyku. Faza uzależnienia to etap, w którym uzależniony nie potrafi już odmówić kolejnej dawki. Typowym zachowaniem na tym etapie jest tak zwany głód narkotykowy, stany lękowe i depresyjne, nerwowość. Jakie są powody sięgnięcia po narkotyki? Najczęściej przyczyny są ściśle związane ze środowiskiem, w którym przebywa uzależniony. Niektóre przyczyny to próba zaimponowania znajomym, chęć naśladowania towarzystwa, chęć poznania nowych bodźców, próba ucieczki od problemów, problemy emocjonalne, niska samoocena, nuda, brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu,